Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Była zima i nie ma zimy. Tak to się właśnie prezentuje, ciapa. Może jednak będzie jakiś ten śnieg na święta, że tak powiem. Tutaj mam mały bałagan, bo jest małe przemeblowanie w garażu, ale na to nie zwracajcie uwagi. Idziemy sobie zrobić poranny obrządek na gospodarstwie. Uciekaj, kotek. Puścimy sobie kaczki, puścimy sobie kury, damy Lili sianka. Dobra, tutaj ten. Kury puścimy, może te beczki by trzeba było pomyć, schować je, bo już czas na nie. Ciach. No, testy puga, stoi pług, nie wiadomo kiedy w ogóle, czy będą takie, bo nie wiem, czy teraz wjedziemy po prostu na te pole. No i jest kiepsko. Dobra. Damy Lili jeszcze szamkę. Halo? Lili? Podejdź. Podejdź do okienka, ej. Halo? Halo? Nie podejdzie? Podeszła. Dzień dobry. Dobra. No kotek, co ty chcesz ode mnie? Damy im, damy po prostu jej siana. I co? Pokażę wam, co tutaj się działo. Tam założyłem plandekę na wiacie, na jednej części, bo jeszcze czekam, żeby schować po prostu rozrzutnik tam pod wiatę. O. Piesek jest. Gdzieś ty był, jak cię nie było. Gdzieś był. Teraz się by doganiać, koty. Koty, psy. A nie chce mi się wchodzić tamtędyk. Rzucę. Rzucę jej szamkę tędyk może, przez drugą stajnię. Tak? Co jest? Chcieliście filmik o Lili, macie filmik o Lili. O! Proszę bardzo. Jedz. Jedz i rośnij. A ja idę dalej. Coś młodzić. Kurom trzeba by jeszcze ziemniaków trochę dać. Tam zamknąć, tutaj zgasić światło. No. Gruz jeszcze nie wywieziony. I tak to robota idzie. Dzisiaj po nocce. Także zobaczymy, jak to będzie, jak się będzie prezentować dzisiejszy dzień. I tak, taki jest patent zrobiony z plandeką. No tutaj niestety jest taka fala, to tak musi być. I co, tutaj na takie gumki do mocowania, powiedzmy, plandek czy czegoś, przyłapałem tam haki, wbite były w mur, naciągnięta po prostu linka stalowa u samej góry, skręcona tutaj tymi odciągami. I tak to się prezentuje. Tutaj rurka dana, żeby, bo jest trochę długa plandeka, tutaj nie było takiego wymiaru, bo tu jest wysokość 4 metry, a szerokość 5, dobrze mówię? Nie, 3,50, przepraszam, 3,50 jest wysokości, no ale nie było takiej plandeki, musiałem kupić 4-metrową, no i te, powiedzmy, pół metra musi tak być zawinięte tutaj do środka, a tutaj widać tą linkę stalową, którą zakładałem. No i tutaj ją przełożyłem, no i z drugiej strony będzie trzeba od tamtej strony założyć linkę i do tamtego drewnianej, do tamtej drewnianej kotwy, krokwy, będzie trzeba po prostu też to
założyć i zasunie się i po prostu no nie będzie tutaj śnieg zacinał, o ile taki wystąpi. Drzwi, ktoś tam mówił, że tak, te też będą zrobione drzwi, tylko że no nie wiem w jakim czasie, ale będą zrobione. No garaż będzie jeszcze trzeba tutaj dotynkować. Jak pamiętacie, tutaj była ta szopa stara i tutaj nie było to dotynkowane. Także pomalutku tutaj zrobimy taki obchód podwóreczka. Dawno nie było jakiegoś takiego odcinka z podwórka, także na rozrzutniku jeszcze są liście z rzepy. Rzepa już aktualnie została cała zebrana w większości. Tam może zostały jakieś sporadyczne sztuki. Przejdziemy, zobaczymy jeszcze co tutaj się dzieje za stodołą, bo już tutaj dawno nie byłem. Chodź piesek, przejdziesz się. Dawno nie byłem. Co tutaj ciekawego? Sprzężytko sobie rośnie. Jakoś sobie rośnie. O, plandekę zerwało? Czy mi się wydaje? Nie, tutaj, aha, dobra. Może bym uciął tego drewna trochę jeszcze tutaj na pieca. Tutaj są takie grube. Tutaj już trochę jest bałaganu niestety. Ale jest plan taki, że tutaj się zagrodzi kawałek. Zagrodzi się kawałek i tutaj będą miały wybieg kury. Coś takiego, zobaczymy no. Jest w planach oczywiście jeszcze demontaż tej szopy, żeby tu był wjazd, wyjazd taki dość szeroki, ale to są tylko na razie takie moje plany, a jak one będą realizowane, no to sami będziecie mogli zobaczyć na kanale, o ile będziecie jeszcze oglądać. Chodź pies, chodź, Rocky, chodź. Zwierzaki oczywiście zawsze towarzyszą, nie? Koty. Chodźcie, chodź, chodź kotek, chodź. Uciekaj, 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 uciekaj. Chodź Roki, idziemy, dobra. Także tyle może z początku dzisiejszego dnia. Coś wam jeszcze nagram, jak będę coś modził. Dzieje się, chowam te mausery pod wiatę, no żeby one po prostu nie stały tutaj na podwórku. Wodę spuściłem z nich, z tamtego też spuszczam, bo już mają być te mrozy jakieś w święta. Spuszczę właśnie wodę i co, syrenę będę musiał odpiąć, żeby woda się już nie lała do niego, żeby go później jakiś mróz nie rozsadził. Wyjechałem sobie ruskaczem. Wywiozę ten gruz. 60 też tam cyka. Wyjechałem z pod wiaty, żeby można było tego mausera tam postawić jakoś na kultywator. Po prostu go postawię, bo i tak tam nic nie będzie. Jedno będzie z głowy. O, kurde, dachowanie. Musimy się poprawić. Zobacz. Miota cię trochę stachu tym mauserem. A człowiek po nocy zmordowany, to tak jest niestety. Postawimy go sobie coś na wzór tamtego jakoś. I później z powrotem się wjedzie tą 60 na garagę i tyle.
dawaj. Zawór jest otwarty. Dobra, otwarty, w razie czego jak woda tam, trochę tam wody zostało, ale to tam nic nie będzie z tego względu, że jest jeszcze przekręcony na bok, także spoko. Lód został. Ale to go... Dobra. Tyle to może być. O, 60 źródło się doczeka remonciku. Jeszcze trochę. Po nowym roku będziemy prawdopodobnie działać w tym zakresie prac. Zobaczymy jak to wyjdzie. Widziałem sobie, nie widzę tutaj, ile mogę dojechać. Dobra, opuszczamy. Na razie tyle z jej jazdy. Jedno mamy z głowy. Woda sobie elegancko leci z beczki. Tutaj trochę jeszcze rzeczy niestety jest na zewnątrz. No może tutaj jak ten rzutnik wjedzie, to trochę coś jakiś tak tych potrzebnych materiałów się schowa do środka. No i tak, dobra, wózek trzeba zabrać stąd. Wózek zabierzemy. Schowamy go do szopy. Kot, chodź stąd. Czy siedzisz tam? Chodź. Uciekaj. Dobra, to mamy. To pojadę później wywieźć tam ten gruz. Tu wody ile jeszcze jest? O kurde, tu jest lód. Ona sama zaroteno. Obrosła tym lodem. Po bokach też jest lód. Ładne jajca. To będzie musiało tak no zostać. W takim razie. O. Weź to odkręć trochę. Abyśmy to tak zrobili. Żeby to leciało obok. Będzie trzeba chyba na to się jakoś włamać. O! Dobra. Jak nie, to trzeba by to zrobić w ten sposób. O. Już. Na takiej zasadzie, dobra. Hej. Kominek zrobiony w garażu. Thank you.
trochę się skrzywiło. Nie trochę, tylko bardzo. Ale działa. Oramy ten ugor. Zobaczymy, co będzie. No. Przyjechałem. No i może zmordujemy, ale krzywo poszła ta skiba. No trudno się. Trudno się mówi. Bo mają być mrozy, także muszę to zaorać, bo prawdopodobnie chcę tutaj zasiać owies wiosną. Zawsze to trochę przegnije, nie? Ta karmina z tej łąki. To żeby się po prostu nie zakopać. No i co? I się stało. To tak jak przypuszczałem, stało się tak, że się zakopałem delikatnie. A wiadomo, Stachus blokady nie zrobił. 60, cięgiełko się urwało, nie chce mu się pospawać. I ora takie ugory bez blokady, a później się dziwi, dlaczego się zakopuje. Ale jedzie już mój wybawca, drifter. O, proszę zobaczyć, nie oszczędza tego ruska. Zapniemy linkę. Pociągnie mnie może do tyłu, może wyjadę.